wchodzimy do kościoła i stoimy w przejściu głównym z wieńcami. Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją brodę. Thank you.
Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w staw. Spragniony kraj w krynicę wód. Oto Słowo Boże. I dlatego też wspólnie w tej mszy świętej
chcemy Ojcu Niebios powiedzieć dzięki Ci, Panie, za chleb powszechny. Dożynki to święto rolników, chłopów. Ogólne jest narzekanie, że wieś jest zapomniana, że jest niesprawiedliwość społeczna dotykająca rolnictwa. Ale bez tych rolników, ich wytężonej pracy, ofiarności, nie mielibyśmy chleba, a skoro by chleba zabrakło, nie byłoby warunków do życia. Dlatego też rolnikom, ludziom wsi, dziękujemy za ich wysiłek i prosimy, by nie tracili ducha, bo tyle Wam ludzkość i każdy z nas, kochani i rolnicy, zawdzięcza. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia pokazuje Jezusa Chrystusa, lekarza, który przez dotyk uszu niemego człowieka przywraca mu słuch. Kochani moi, Bóg daje nam codziennie tyle łaski, zdrowia, daje nam zdrowy słuch po to, abyśmy uważnie słuchali mądrości Słowa Bożego, abyśmy słuchali mądrości naszego sumienia, abyśmy się wsłuchiwali, co dobrego ma nam do powiedzenia drugi człowiek. A każdy człowiek, jeżeli nie jest zarażony egoizmem, mówi, by przestrzegać jego praw i mówi, by on sam składał dzięki Bogu i szanował drugiego człowieka. Za wszystkie dary, i te fizyczne, i duchowe, w dniu tych powiatowych dożynek dziękujmy Panu Bogu. Modlić się będziemy w tej mszy świętej szczególnie za tych, którzy odpowiadają za cały naród, za wszystkie władze, wszystkich szczebli. Właśnie sprawiedliwie dzielili chleb powszedni, by pamiętali o tych najbardziej zagrożonych i ubogich, o tych, którzy nie są syci i są bez mieszkań. Wszystko zależy nie tylko od władzy, kochani, bo łatwo się mówi, nie wydarzy, ale zależy to wszystko od całego polskiego społeczeństwa, a więc od każdego z nas, od naszej pracy, od naszej mądrości, od naszej oczywiście oszczędności. I dlatego też, kochani, niech nasze diabolenie nie sprowadza nas do nieróbstwa i gnuśności. Jeszcze prośbę. Módlmy się za cały świat, aby uniknął wojen, które niosą śmierć i zniszczenie, by uniknął trzęsień ziemi i głodu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników i wszystkich pracujących na roli, dziękując Bogu za to, że dzięki ich pracy mamy chleb powszedni. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę jakiegokolwiek szczebla, by pamiętali o tym, że mają służyć ludziom,
Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu obecnych, za nasze rodziny, za nasze parafie, za naszą gminę, za cały nasz powiat, aby nikomu z nas nie zabrakło chleba, miłości i wiary. Ciebie prosimy. Ojcze niebieski, który nas stworzyłeś do życia wiecznego, prowadź nas po tej ziemi i niepodpór, by ktokolwiek z nas był głodny. Przez Chrystusa Pana naszego. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy
zastępstwa Cię o zmartwychwstanie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce oderwali z tego świata. Dopuść ich do dnia, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prośmy Cię o zmiłuj się nad nami wszystkimi. I daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogą Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Michałem, Archaniołem, patronem naszej parafii i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie. Abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Módlmy się do Ojca, aż nasze czasy pokoju. Spomóż na swoje miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełnia Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański, niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
Thank you.
cały czas gotowy. Dzielnie maszerują za orkiestrą dętą, zaraz potem zespoły ludowe i za chwilę pewnie pojawią nam się wieńce dożynkowe z poszczególnych gmin naszego powiatu, bo przypomnę, myślę, że nie trzeba, ale przypomnę, że obchodzimy dzisiaj dożynki powiatowe Połajewo 2000. Nie tylko ktoś... Wszyscy, cały korowód dożynkowy dotrze do nas, a przypomnę, że... Pozwólcie Państwo, że jeszcze kilka chwil poczekamy, ponieważ korowód nam się odrobinę przeciągnął. Ostatnie miejscowości do nas z gminy, z powiatu docierają.
poczekamy jeszcze kilka chwil. Szanowni Państwo, dożynki to taki wspaniały i piękny zwyczaj, dla którego każdy z nas wiele jest w stanie zrobić. Każdy z nas w jakiś sposób, szczególnie tu, my mieszkańcy tego powiatu, w jakiś sposób jesteśmy z rolą, z ziemią związani. Każdy z nas w jakikolwiek sposób, w jakiś sposób chce, potrafi i umie docenić pracę rolnika. Pracę tych ludzi, którzy swoje życie, jednokrotnie zdrowie i serce poświęcają temu, żeby każdy z nas to chce, potrafi i może pracować na tej ziemi i z jej dóbr korzystać. Mam nadzieję, że to dzisiejsze święto dożynek powiatowych pozwoli Państwu jeszcze bardziej, jeszcze mocniej nam wszystkim docenić pracę i trud rolnika oraz to, jak wiele serca wkłada żniwa w to, żeby zebrać wszystko to, co ziemia nasza nam ludziom daje. Żeby oficjalnej uroczystością stało się zadość, proszę o powstanie do hymnu. Dziękuję. Wiem, że większość z Państwa wraca właśnie z uroczystej mszy świętej. I ta msza święta rzeczywiście zawsze tradycyjnie jest związana z dożynkami. Przygotowałem na momencik dla Państwa taki krótki tekst, który mam nadzieję, że tą dzisiejszą część tutaj oficjalną i obrzędową bardzo ładnie i wspaniale połączy z tą mszą świętą, która niedawno się skończyła. Panie, mam wielki szacunek dla żniwiarzy, którzy tak ciężko pracują, zbierając z pola każde ziarnko. Modlę się za nich, Panie, bo są zmęczeni. Martwiłeś się, Panie, że żniwa wielkie, a robotników mało. Oni są pracowici i dobrzy. Dlatego nie zmarnują ani jednego kłosa. Oni są dobrzy, bo chlebem tym dzielą się z nami, aby pod wspólnym dachem naszego domostwa nie było głodnych. I mam nadzieję, że ten wiersz w szczególności i bardzo mocno chciałbym zadedykować wszystkim tutaj obecnym rolnikom, nie tylko z gminy Połajewo, ale wszystkich innych gmin naszego powiatu. Z pracą rolnika jest związana jeszcze jedna piękna i wspaniała pieśń. I mam nadzieję, że tej pieśni Państwo wspaniale również wysłuchacie. Zapraszam do rody. Gospodarzem dzisiejszych dożynek, jak sama nazwa wskazuje, jest starostwo powiatowe, a w szczególności osoba pana starosty, pana Felicja Łaszcza. Natomiast my oczywiście wszyscy gościmy na wspaniałej ziemi w Połajewie. I chciałbym, żeby te dzisiejsze dożynki oficjalnie otworzył i wszystkich Państwa powitał gospodarz tej ziemi, wójt gminy Połajewo, pan Stanisław Pochyluk. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo,
Rolnicy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, gminy Połajewo, szanowni goście. Powiat czarnkowsko-trzcianecki, powiat ziemski, świętuje dzisiaj rolnicze zwieńczenie roku gospodarczego, tradycyjne dożynki. W nowych strukturach samorządowych są to pierwsze powiatowe dożynki organizowane w istniejącym od 2 lat powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Nie jest przypadkiem, że te dożynki odbywają się w najbardziej rolniczej gminie tego powiatu, w gminie Połajewo. Co prawda obszarowo jest to najmniejsza gmina ziemska powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, ale przecież to tutaj w Połajewie 70% obszaru stanowią użytki rolne, które w całości swą pracowitością nasi rolnicy uprawiają. Gmina nasza ma duże osiągnięcie, jeśli chodzi o produkcję rolną, a słynie przede wszystkim z hodowli trzody chlewnej. Po głowie ponad 300 sztuk na 100 hektarach stawia nas w czołówce gmin typowo rolniczej, bardzo gospodarnej Wielkopolski. Mają nasi rolnicy również inne osiągnięcia, jak chociażby produkcji mleka. Co prawda nie ma koniunktury dla hodowli i uprawy. Ciągle słyszymy, że wieś bez zdecydowanej pomocy finansowej państwa przymiera. My jednak obserwujemy w Połajewie, w naszej gminie, że mimo tych trudności nasi rolnicy starają się radzić z tymi problemami i nieźle im to wychodzi. Gmina Połajewo ma również mandat jako samorząd do tego, aby być gospodarzem dzisiejszych powiatowych dożynek. To w 2000 roku, w roku milenijnym, w Połajewie obchodzący swoje 125-lecie istnienia i działalności Bank Spółdzielczy w Czankowie zadomowił się, jesteśmy przekonani, na dobre i na stałe. Wykupił istniejący budynek po Banku Spółdzielczym, kompletnie go wyremontował i zmodernizował. Służy swoją gospodarną działalnością wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Swoje 105-lecie istnienia i działalności w tym roku obchodzi stojący obok mnie chór imieniem świętej Cecylii. 17 czerwca organizował nadnotecki dzień pieśni i muzyki, na którym gościł 10 chórów i 6 orkiestr z całej północno-zachodniej Wielkopolski. W miesiącu czerwcu gmina Połajewo wspólnie z gminą Ryczywu oddała do eksploatacji międzygminne wysypisko odpadów komunalnych, które służy mieszkańcom obydwu tych gmin. 29 czerwca tego roku samorząd gminy Połajewo zakończył swoją największą 10-letniej działalności inwestycję komunalną, a mianowicie rozbudowę szkoły w Połajewie. Zwieńczeniem tej rozbudowy było oddanie pięknej sali sportowej, której przydatność sportową 25 sierpnia sprawdziły mistrzynie Polski w piłce siatkowej kobiet, zawodniczki Nafty, Gaz, Piła. Dzisiaj organizujemy pierwsze powiatowe dożynki.
Cieszymy się, że jesteśmy ich gospodarzami. Ale tak naprawdę to gospodarzem tych dożynek jest pan starosta ziemi czarnowsko-trzcianeckiej, pan Felix Łasz, którego serdecznie zapraszam do dożynkowego stołu i witam w Połajewie. Serdecznie witam i zapraszam pana Wiesława Maszewskiego, wicestarostę czarnowsko-trzcianeckiego. Witam wszystkich kolegów radnych Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, a jako naszego reprezentanta do stołu zapraszam wiceprzewodniczącego pana Tomasza Bobińskiego. Witam również serdecznie radnych gminy Połajewo i pana przewodniczącego Jacka Nowkowskiego zapraszam do naszego żniwnego stołu. Jak przystało na dożynki powiatowe, są z nami przedstawiciele władz wojewódzkich i z tej okazji serdecznie witam pana Wojciecha Szutkowskiego, przedstawiciela wojewody wielkopolskiego i zapraszam do stołu dożynkowego. Również serdecznie witam pana Arkadiusza Buchowiaka, dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i zapraszam do stołu dożynkowego. Witam serdecznie radnych sejmiku województwa wielkopolskiego, pana Andrzeja Maszekowskiego. Zapraszam do stołu oraz pana Antoniego Gawrocha. Szanowni Państwo, są z nami gospodarze gmin naszego powiatu i również serdecznie witam ich w Połajewie. Witam obecnego pana burmistrza, a precyzyjnie mówiąc zastępcę burmistrza miasta Czarnkowa, pana Grzegorza Herzmierczaka. Mam nadzieję, że miejsce przy stole się znajdzie. Proszę, panie Grzegorzu. Burmistrza miasta i gminy Trzcianka, pana Pawła Kolendowicza, również zapraszam do naszego stołu. Witam burmistrza miasta i gminy Wieleń, pana Piotra Waśko. Zapraszam do stołu. Pana Jana Graczyka, wójta gminy Lubasz. Pana Bolesława Chwalścianka, wójta gminy Czarnków. I pana Marka Puszkę, wójta gminy Drawsko. Serdecznie witam przedstawicieli organizacji związków rolniczych działających na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, pana Andrzeja Kuchtę, przewodniczącego Związku Zawodowego Rolników Samoobrona. I proszę, panie Andrzeju, pana Janusza Białoskórskiego, prezesa powiatowego zarządu Związku Rolników i Organizacji Rolniczych oraz pana Bogdana Wlekłego, przewodniczącego Powiatowej Komisji Izby Rolniczej na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Na koniec chciałbym serdecznie powitać księdza Jerzego Jaśkowiaka, proboszcza naszej parafii. Korzystając z okazji,
wdzięcznym przy głosie podziękować za dzisiejszą mszę świętą, którą odprawił w intencji rolników, w intencji dzisiejszych dożynek. Serdecznie dziękuję i księże proboszczu zapraszam do stołu. Szanowni Państwo, witam wszystkich, którzy są tutaj dzisiaj z nami. Jak widać, no tyle ustawiliśmy, a nie więcej krzeseł w związku z tym miejsce dla gospodarza i gospodyni dzisiejszych dożynek musi się znaleźć. Gdyby ktoś się poczuł urażony, to przepraszam, ale myślę, że każde miejsce na tym dożynkowym stadionie jest dzisiaj równie ważne, równie przyjemne. Niech te dzisiejsze dożynki, które po raz pierwszy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim obchodzimy, będą okazją do wyrażenia swego rolniczego sprzeciwu, że wieś jest niedoceniana, że wieś jest niedowartościowana, że potrzebuje wsparcia. Ale niech będą też okazją do podziękowania rolnikom za ich całoroczny trud, za to, co pracując na roli wnoszą w rozwój naszego powiatu, naszej gminy, całego kraju. Życzę wszystkim, aby były dożynki udaną, rolniczą i samorządową imprezą. Szanowni Państwo, zaproszeni goście. Pierwsze powiatowe dożynki powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego Połajewo 2000 ogłaszam jako otwarte. Dziękuję panu wójtowi. Mam nadzieję, że przy pani wspaniałej publiczne. Bezpośrednio pieśnią przygotowującą nas na obrzęd dożynkowy jest pieśń Otwórzcie Wrota i Bramy. Proszę Państwa,
na dzisiejszych dożynkach czasami może się zdarzyć, że Państwo będą podwójnie te sąsiedzi. A to dlatego, że w naszych strukturach powiatowych tak się składa, że ten, który stoi na czele starostwa, nazywa się starostą. Nas staropolski obyczaj każe gospodarzy dożynek nazywać starostą i starościną. Więc jeżeli się okaże, że kiedyś padną dwa razy te same słowa, to mam nadzieję, że uda mi się rozdzielić tę funkcję pomiędzy pana starostę Filipsa-Łaszcza, a starostę naszych dzisiejszych dożynek. I pozwolę sobie pana Filipsa-Łaszcza nazywać dzisiaj gospodarzem dożynek i mam nadzieję, że to uda mi się do samego końca i będzie dla państwa wszystko jasne. Po tej pieśni przyszedł czas na kolejny staropolski przepiękny zwyczaj. Otóż tamte dożynki, tak jak wspomniałem wcześniej, posiadają swojego starostę i starościnę. Starościną dzisiejszych dożynek jest pani Daruta Sawicka z Przybychowa, a starostą pan Józef Bukowski z Sieraków. I w tej chwili chcieli przekazać, oczywiście, że brawo na nich, tam są tuż za mną. I w tym momencie staropolskim tradycyjnym obyczajem chcieli przekazać bochny chleba z tegorocznych zbiorów na ręce gospodarza dzisiejszych dożynek, starosty pana Filipsa-Łaszczy. Oto macie tym bochem chleba, dajcie go nie mało, nie dużo, aby dla wszystkich stało. Szanowni Państwo, szanowni zebrani, rolnicy, zaproszeni goście, szanowny starosto i szanowna starościna. Przed chwilą złożyliście, jak nakazuje polska wielowiekowa tradycja, na moje ręce i na ręce pana wójta Pochyłka ten bochen chleba. Ten bochen chleba jest symbolem rolniczego trudu. Naszym zadaniem jest, aby ten symboliczny bochen chleba dzielić tak sprawiedliwie, aby każdemu starczyło. Każdemu potrzebującemu. I to uroczyście w imieniu swoim, w imieniu zarządu powiatu, w imieniu szanownego gospodarza sił dożynek pana Stanisława Pochyłka przyrzekamy. Wy rozliczacie bezpośrednio. I dlatego też naszym świętym obowiązkiem jest tego przyrzeczenia dotrzymać. Dziękujemy za ten bochen chleba i jeszcze raz przyrzekamy, będziemy go dzielić sprawiedliwie. A my zapraszamy Państwa do stołu świętego. Bochen chleba niesie pan Stanisław Pochyłek, wójt Kołajewa. Towarzyszy pan Felix Łaszcz, starosta powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Oczywiście, że jeszcze raz brawa dla tych państwa oraz starosina dożyny pani Dorota Sawicka i starosta pan Józef Bukowski. Tak jak mówiłem, proszę państwa, w tej chwili cały czas trwa część obrzędowa i niezawodnym zwyczajem, przepięknym i takim, który przy tego typu okazjach musi być, bo inaczej dożynki chyba nie byłyby dożynkami, jest składanie wieńców dożynkowych. Państwo już tam w stół widzicie te wieńce dożynkowe, natomiast my w tej chwili postaramy się je złożyć tutaj przede wszystkim naszym wspaniałym gościom, ale również specjalnie dla państwa, żebyście mogli z bliska podziwiać ich kunszt i wspaniałą robotę, bo mamy nadzieję, jesteśmy pewni, że te wieńce dożynkowe to jest ukoronowanie pracy rolników podczas tegorocznych żniw. Chór Cecylia będzie nam towarzyszył wspaniałą pieśnią Przynosimy plon, a my za chwilę zaprosimy poszczególne delegacje poszczególnych gmin. Dobrze,
się przyłożymy. Mili Połajewo, powitajmy prawami ten poród wielicowy. Zapraszamy przedstawicieli Gminy Trzcianka. Witamy serdecznie głoskami. Witamy przedstawicieli Gminy Gminy Trzcianka. Zapraszamy witamy serdecznie głoskami również przedstawicieli tej gminy w Wielkim Dożynkowym. Zapraszamy również zespół szkół z Białej. Witamy serdecznie. Już właśnie się zbliżają. To są przedstawiciele zespołu szkół z Białej. Witamy serdecznie. Ale ten jedyny mikrofon na bardzo. Ale chór musi zejść. Stańcie, stańcie na chwilę. Stańcie na chwilę. Postaw. Tu przy wieńca mamy stanąć? Musi zejść całkowicie ze sceny. Myślę, że to jest decyzja, która wspaniale tutaj wprowadza atmosferę zimną na końcu, ponieważ ma dla Państwa, dla wszystkich nas przygotowaną krótką, wspaniałą, mam nadzieję, część artystyczną. Sam na sam z Państwem, gmina Lubasz, zespół Lubaszanki.
bo już nam się ukończyła. Żniwna robota, żniwna robota. Zakończyliśmy prezentację wieńców dożynkowych z poszczególnych gmin naszego powiatu. Zanim chór Cecylia po raz kolejny zaproszę do występu, powiem tylko, że pewnie za jakiś czas wyruszy w teren komisja konkursowa, która będzie te wszystkie wieńce oglądać, oceniać, patrzeć i pod koniec naszej dzisiejszej uroczystości zostaną wręczone nagrody dla najlepszych 3 wieńców wybranych przez tą komisję. Natomiast dla pozostałych uczestników również oczywiście będą drobne upominki, nagrody, jakie oczywiście powiemy później, również później przedstawię komisję konkursową, ale ona za chwilę wyruszy, że tak powiem, w świat i będzie te wszystkie wieńce dożynkowe oglądać za chwilę Państwu i później Państwu podamy wyniki tego konkursu. Proszę Państwa, chór Cecylia, który jest właśnie tutaj przygotowany, myślę, że jest Państwu szczególnie bliski, bo jest to chór z Kołajewa, który istnieje od 105 lat. Dyrygentem jest pan Bogdan Garstecki i w tej chwili chór Cecylia zaśpiewa dla Państwa 4 pieśni. Idzie wszyscy chwili gromadą, oj na szerokim polu, słońce spada, udarzył nam się. Przed Państwem chór Cecylia z Kołajewa. Prosimy Państwa. Thank you.
Narodowym Kurty Cywia z Połojewa. Myślę, że jeszcze raz możemy podziękować im brawami za uświetnienie tego, tych wspaniałych obrzędów dożynkowych. Kurty Cywia z Połojewa. Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, teraz powoli wracamy do... Może nie wracamy, tylko rozpoczynamy kolejną część obrzędową związaną z dożynkami powiatowymi w Połojewie. Za chwilę przed Państwem zespół obrzędowy Rożanie, działający przy Wiejskim Domu Kultury w Rosku pod kierownictwem pani Elżbiety Rybarczyk. Zespół przedstawi Państwu staropolski obrzęd żniwowania. Ja tylko dodam, że ten zespół pojawi się jeszcze przynajmniej dwa razy przed Państwem, zatem obrzęd żniwowania, zespół Rożanie. Zapraszamy serdecznie. Już się zbliżają. Powitajmy ich brawami.
wyjście kosy! Czas już twarde życie wejść! I wy, panny młode, przyjdźcie bliżej, uzbierajcie zboża sno. Kto chce u nas być śmigarzem, musi stanąć jako stop i przed panem gospodarzem zatańcować jako chłop. La 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 la. Zroska, podziękujmy jej brawami jeszcze raz. Zespół Rożanie. Konferencja jest zdecydowanie wyższa. Proszę Państwa, rzeczywiście dzisiaj przyszło wyczynić honory gospodarza pierwszych powiatowych drożynek Annonowni 2000. Ja, może na początku, chciałem wyrazić jakby ubolewanie ze swojej strony, iż są to pierwsze dożynki, proszę Państwa, powiatowe. Bo była szansa, aby te dożynki były drugimi dożynkami. Z zeszłego roku dożynki powiatowe już trwały. Przygotowania do nich zostały w ostatniej chwili.